Siemano mordeczki, piękna pogoda, aż chce się iść na ryba. Zobaczcie, w jakim ja dzisiaj jestem outficiku, jak to wszystko pasuje. Witajcie w kolejnym Top Dealu i dzisiaj to wszystko za pół ceny. Piękne spodnie, buciki, do tego kurtałka. Okulary jeszcze nie, ale niebawem się pojawią od Hype Tackle. Fajnie wszystko, taki szary, niebieski. Bardzo fajne spodenki. Zobaczcie, tutaj rozsuwam coś. To nie są pełne spodnie buty. Zobaczcie, to są takie, powiedzmy, do biodra. Zapraszam was do środka, wejdziemy i opowiem wam o dzisiejszym Top Dealu. Jak zwykle będzie nie lada gratka dla tych, co lubią oszczędzać, co lubią kupować fajny sprzęt. Zobaczcie, jak się wszystko pięknie prezentuje. I tak ja wyglądam. Kurtka 550 zł na 279 zł. Czyli prawie połowa, fajna kurtka jako podpinka, jako warstwa wierzchnia. Też co jest z niej fajne, słuchajcie, to że ona zajmuje mało miejsca. Także możecie ją mieć gdzieś zawsze w pogotowiu. Ładnie, miły materiał w środku. To jest firma Ściera. To jest wszystko taka firma, słuchajcie, muszkarska. Ale do brodzenia, do tego, to jest, zobaczcie, patrzcie, jak ja zwinę tą kurteczkę mocno. Ona bardzo niedużo miejsca zajmuje. Tak naprawdę mógłbym sobie ją włożyć tutaj. I by było spoko. Także mamy 279 zł. Spodnie mamy 973 zł. Na 4,39. Na 4,39. Zobaczcie, jakie fajne spodenki. Od razu z butami. Także to jest gotowe. To są oddychające spodnie. Macie membranę 20 tysięcy. Naprawdę, to jest... To jest najwyższa membrana. Czyli słuchajcie, czego wam brakuje się do zestawu oprócz wędki? Porządnej torby, żeby załadować masę sprzętu. I mamy dla was taką torbę, słuchajcie. Uniwersalna torba od Dama. Rodbag, zobaczcie, zarzucona na plecy. Idziemy sand wodę. Tu możemy sobie włożyć krótką wędeczkę z kołowrotkiem, taką szybką wędkę, ale słuchajcie, jak idziemy nad kanał żerański, to zobaczcie, co ona mieści, taka torba. Tu jeszcze możemy masę podpórek nałożyć. O, słuchajcie, nie chcę zdradzać tajemnicy, bo tu się troszeczkę wysunęło, ale zobaczcie, tu jest na przykład nasz boks plecionowy, do którego również zachęcamy do kupienia. Zobaczcie, co jeszcze wyleciało. Deska. Deska, Majki. Jedzie do deskę? Słuchajcie, do środka można włożyć również deskorolkę, jak widzicie. Tutaj firma Relax wypuszcza niebawem deskorolki. Dostaliśmy jakieś pierwsze prototypy tutaj. W fazie testów są. A teraz nad kanałem mamy zajebistą ścieżkę. Ścieżkę, bo chcą wprowadzić. Fajnie, łączą skating z wędkarstwem. To się robi coraz bardziej popularne, także wchodzi deskorolka. Od mostów nie poręczy, może cisnąć w dół. I zobaczcie, tu jeszcze wrzuciłem, co ciekawe. Tak jak kanał żerański, to co się wam bardziej kojarzy? Feder, prawda? I jakieś takie sygnałki. Także zobaczcie, możecie wrzucić te sygnałki. Mamy sygnałki, zestaw 2 plus 1 od Dama. Z 269 na 159 przeceniony. I zestaw 3 plus 1 z 309 na 199 w naszej ofercie. Bo prosicie nas, żeby było więcej jakichś rzeczy federowych, jakichś właśnie takich gruntowych, więc coraz więcej się będzie pojawiać. No i ta torba, tak? W środku ją pokażę, jak wygląda. Ma tu różne przegródki. Jakbyście chcieli na przykład jakieś więcej wędeczek, spiąć te wędeczki, tak? Na zewnątrz, żeby podpóreczki sobie włożyć. Coś słuchaj, słuchajcie, torba jedyne 89 zł ze 166 zł przeceniona. No i wracam jeszcze do mega deala. Tu są w środku rzeczy, które nigdy nie były na Top Deals, bo ktoś, widziałem sobie w komentarzach, zarzucił, że w naszych boksach same rzeczy Top Dealsowe. Tu nie ma żadnych rzeczy z Top Dealsów, są wszystko jakieś świeże temaciki, także tu macie wartość boksa ponad 500 zł, za 299 zł do kupienia. W środku jest oczywiście pudełko po brzegi wypchane przynętami, gumy, obrotówki, wahadła, cykada, wobler na bolenia, wobler na szczupaka bodajże, spinner bite, no dużo różnych rzeczy w środku. Także nie lada gratka na majówkę, to zostawiamy z boku. A skoro jesteśmy już przy fiderze, byliśmy przed chwilą, to pokażmy, że do naszej oferty Top Deals trafiły federy. Co tu mamy, Karol, powiedz? Co tutaj mamy, kijek od Dama. To jest chyba ten wysilany, czy nie? Nie, do 80 gram, więc taki powiedzmy, że na rzekę da radę. Ewentualnie jakiś medium feeder, cięższy. Medium feeder, Sense X. Słuchajcie, 352 zł na 179 przecenione, 30,80, czyli takie federki jak chłopaki u nas kupują sobie pod kanał żerański, tak? Tak. Czyli delikatny feder, chociaż wiem, że niektórzy i lżej jeszcze potrafią na federu. Mamy sam do nich, bo ten kij się nie zmieścił u nas w studio, że tak powiem. To jest kijek też Dama do 120.
Też. 3,60. To jest heavy feeder, czyli taki cięższy. Taki cięższy. 3,60. Przeceniony z 330 na 169 zł. Warto wspomnieć, że my się powoli rozwijamy w branży federowej. Tak, i będą się takie smakołyki pojawiały. Zobaczcie, na przykład to może nie feder, ale bardziej taki kark, prawda? Kawał młynka. Mamy rozmiar 7000 i 8000 w naprawdę dobrej cenie, bo ile on kosztuje? 199 zł ze 360. 7000, a 8000 to jest troszeczkę inna wersja. Tutaj może zaprosimy operatora. To są kołowrotki ProLogic Avenger. 7000 i 8000 rozmiary. 399, a tu jest bardzo niska cena. 199 zł za taki kołowrotek, więc to jeśli chodzi o te tematy białorybne, nazwijmy je, to jest na ten moment tyle. Nie, jeszcze są sygnałki jedne, tutaj mamy. Zobaczcie, 4 plus 1 jeszcze sygnałki są od Dama. 4 aż z 359 na 199. Firma Dam, sygnałki pod wędkę. Dobrze, i wędki. Cudeńko, trafiło do nas cudeńko. Tak naprawdę biały kruk, wędka, o którą wiele osób się zabija. Do dostania tylko w plecionie tak naprawdę. Wędka, legenda, MPP2, 2,74, 10,30. Mega uniwersalny kij, na to mówi się sandacze, bolenie, szczupaki, cokolwiek, psów, sumka, dosyć mocny kij w dolniku, zobaczcie, bo jest miękka szczytóweczka, patrzcie jaka mięciutka szczytóweczka, widzicie? Ale tu jeszcze mamy moc, bardzo ciekawy kij. Dużo mocy, fajna. Bardzo pożądane, fajnie pracuje, tak, ten kijek. I słuchajcie, 349 zł, 249 do redukcji stoku, jest nowe stock reduction, czyli pomniejszenie troszeczkę stoku, bo żeby sprowadzić taki kij, to trzeba po prostu olbrzymie ilości zamówić, więc robimy redukcję stoku. To jest świeża dostawa, 2,49 do redukcji stoku, także jak się stok po prostu zmniejszy, to znowu cena wróci do 3,49, więc warto łapać póki jest w tych pieniądzach, bo nie sądzę, żebyśmy takiej jakości kij mogli w przyszłości kiedykolwiek kupić za 249 zł, bo te kije strasznie nam drożeją. Dalej weźmiemy sobie na warsztat coś, co już raz było w takim krótkim top dealsie, ale się wyprzedało i domówiłem. To jest sandaczówka. Sandaczówka od Savage'a SG4 do 35 gram. Do 35 gram. Dość krótka, bo to jest... To jest werta. Tak, to jest werta, ale ludzie biorą to... 1,98 m, ludzie to biorą normalnie do łowienia. To jest dziga, słuchajcie. Mówię, bo to nie jest gramatura wertowa, tak? 35 gram to nie wiem jaki to jest wert, to naprawdę na małe sandaczyki tylko, bo duży sandacz to musi mieć przynajmniej te 60-70 gram. Zobacz jak się ten kignie, to jest typowa wędka do łowienia zrzutu, bym powiedział. To pięknie się gnie, bardzo fajnie się gnie ten kig. Bardzo fajnie i to jest niesamowita cena, bo to jest cena 209 zł. Za SG4? Za SG4 209 zł, więc to jest rozbój w biały dzień, na Seaguide to jest generalnie. Uchwyt jest Seaguide'a tutaj zrobiony, nie? Zobaczcie, z dostępem do blanku, czucie. No to jak zwykle pokazujemy wam coś takiego tutaj, czego nigdzie indziej nie kupicie, nie? W takich pieniądzach. Tu mamy ten sam kij, tylko wersji kas. Też do 35, nie? Dokładnie, do 30. Od razu może ja go przygnę, żebyśmy się trochę zamienili. Tak? Dawaj go. Nawet bym powiedział, że fajnie pracuje. O, chyba ładniejszy ma pracę. No, fajny, w kaście. Kas sandaczowy robi się popularny, coraz bardziej. Wiele osób twierdzi, że jest lepsze czucie w łowieniu sandaczy przy kaście. No, są kije 1+1, warto też wspomnieć. Skoro jesteśmy przy kaście, to może zaproponuję, słuchajcie, kołowrotek do castingu. Zobaczcie. Powrót. Powrót. Legendarny powrót, to jest Quick 2 BC 319 na 169. Najtańszy multiplikator jaki możecie kupić generalnie, 169 to tam multiplikator. I pojawił się multiplikator, jeżeli byście chcieli coś fajniejszego już, to jest... Pokaż Karol ten kołowroteczek. Tu mamy Multic SG8 w rozmiarze 250. Słuchajcie, to jest w miarę nowość, ale już cały sezon przełowiłem. Zobaczcie, to nie jest ściema, to jest moja wędka prywatna. Zobaczcie, sfatygowany fluorocarbon, mam nadzieję, że to widać, poszarpany przez szczupaki. Na tego multika mówiłem cały sezon, jestem bardzo zadowolony. Mało tego, słuchajcie, niech kamera będzie na mnie. Przy tym multiku dałem gościowi, który się jarał Trunksem. Dałem mu ten multik. Trunks wypada blado, Trunks wypada naprawdę... No, kiepsko, przy takim multiplikatorze. Ktoś powiedział Savage. Co oni mają pojęcia o kołowrotkach, nie?
ale widocznie coś tam parę kołowrotków w ręku mieli i postanowili coś stworzyć generalnie fajnego. Sama opcja jest przemyślana, jakbyśmy pokazali ten multik, który tutaj leży. Samo tutaj od razu jest fajne nawijanie plecionki. Zobaczcie, jest przygotowane wejście. W multikach nigdzie nie ma przygotowanego przejścia na linkę. To od razu sobie przeprowadzasz ładnie linkę, wiążesz. Bardzo fajny, bardzo się przyjemnie tym łowi. I pomyśl sobie, Trunks to jest drogi multik. Trunks ile kosztuje? No, myślę, że jest 4 razy więcej. Może nie, ale nie, no, ale jest bardzo drogi. I wypada przy tym multiku blado, słuchajcie. To jest Korea, zobaczcie, co jest ważne. Produkcja jest z Korei, to nie są Chiny. Tak? W tym momencie ten kołowrotek jest do kupienia za 699 zł. Kołowrotek, który na łeb bije Trunksa do 699 zł. To jest zajebista oferta. Może usiądziemy teraz, Karol, troszeczkę. Co? Bo już się zmęczyłem, bo te oferty są tak grube. Od czego zaczynamy, Michał? No może dalej z kołowrotkami. Skoro jesteśmy, to Savage Gear SG4. Zaprezentuj ładnie tutaj do kamery. To jest rozmiar 3000, mamy tego więcej. To jest 2500 i jeszcze 4000 rozmiar. Słuchajcie, ten kołowrotek jest teraz za 199 zł do kupienia. SG4. Mhm. Więc bardzo przyzwoita cena. Mamy powrót w sumie Quicka do nas znowu. Twórka. Czyli jak ktoś nie lubi Savage'a, porównajmy te kołowrotki. Może jakby ktoś by miał rozsterkę. Wiesz co, to jest rozmiar, już ci mówię, też trójka. No to Savage wypada, jest mniejszym kołowrotkiem. Mniejszy, chyba nawet trochę lżejszy. Jest lżejszy. Praca po pracy powiedziałbym podobna. 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 Więc tutaj, że tak powiem... A cena w sumie ta sama. Ta sama cena, jeżeli wolicie coś mniejszego, lżejszego, wybierzcie Savage'a. Mm. Jeżeli coś bardziej topornego, to weźcie SG4, bo... Nie SG4, Quicka 4. To czwórka i to czwórka, nie? Quick 4, SG4. I tu macie aż do 5000, nie? Od tysiączki do piątki do mamy piątki, więc wersji. Możecie coś większego, na szczupaki też sobie wybrać. Więc tamte są bardziej, ja bym tak, bardziej to bym sugerował do cięższego łowienia. To do lżejszego łowienia, tak? Także tak to byśmy sobie spesyfikowali. No i co? I przechodzimy dalej do różnych przynęt. To jest mnóstwo powrotów, więc nie będę omawiał, tylko pokażmy tutaj, może operator niech zobaczy, są gumki. Pojawiły się softplaye, bo tego nie były, pojawiły się cartaile, pojawiły się... Pulstaile? Pulstaile, dokładnie, wszystko z tailem. Także możecie wchodzić na stronę, to są bardzo tanie rzeczy, to jest po kilka złotych dosłownie, od 2 złotych. Szady, no jest tego naprawdę tak. Bardzo dużo. I ponieważ mieliśmy sukces węży, bardzo się przyjęły fajnie węże zielone, weszliśmy teraz w węże... Białe węże? Białe węże, białe węgorze, białe węże z brązowym grzbietem, 71 na 29, Boże, to jest petarda przecena. To jest, dlatego jest sukces, bez cena i to jest fajna przynęta. Ja złowiłem na tą przynętę. To zrobić sobie challenge, złowić na węża, niesamowita frajda. No, zobaczcie, mamy taki... Dużo ludzi kupuje u nas szczurki, właśnie też ta, które trzyma Michał, ale właśnie po twoim filmie... Tak? No, zrobiłem taki film, zobaczcie sobie. O węże, nawet o nietoperze, które... Zajebiste jest to branie, po prostu was wybija z nóg, nie? Więc tu macie wersję mniejszą, większą, mniejszą, naprawdę... Też nietoperz jest fajną przynętą, bo to taki crawler, on tak chodzi po powierzchni. Więc dobrze, może ceny. 94 na 45 w... szczurze. Ty masz co? Mamy większego nietoperza, 86 z tego co widzę. Aha. Było, a jest 45. W dwóch kolorach, nawet trzech chyba. Tak. Trzech kolorach. Czarny, biały i taki powiedzmy brąz. Aha, i mamy małego nietoperza. Nie wiem w ilu kolorach jest, ale tutaj mam akurat w jednym przygotowany za 35 zł mały nietoperz, tak? To możecie sobie sprawdzić na stronie. I coś jeszcze dla trociarzy, tak? Tudzież powiedzmy, nie wiem, ludzi łowiących na wahadła na rzece. Wahadło od Hansena. Zobaczcie, wahadło line through, czyli przelotowe, że się montuje linkę przez środek. I to wahadło normalnie kosztuje 25 zł, a tutaj 11,99, tak? I tak samo w tym, w białym wahadle Hansena. To są robione na hakach BKK-a, więc to nie są jakieś tam badziewia. Proszę bardzo. Wbijecie w naszą zakładkę top list i tam tego jest mnóstwo, nie chcemy dzisiaj wszystkiego omawiać, jeszcze możemy pokazać to. Tak na szybkości, powrót Roach Spoona, tego też tam sprzedawaliśmy naprawdę na setki. Klasyczna przynęta, znaczy to na pewno bardzo dobrze. No i trochę trautów powróciło, trautów, tak? Albino. Bo to też wyprzedało się na pniu. Większe wersje, mniejsze wersje. I szczupaki, swimbajty. Także wbijać, korzystać, jak widzicie jest tego wiele. I będzie jeszcze więcej, zobaczymy jak przyjmą się te federy i te kołowrotki. Mamy taką perełkę jeszcze. Najważniejsza rzecz. Zobacz to.
łapie was szybko jakiś tam deszcz, jesteście na łódce, gdzieś tam na brzegu, macie taki zestawik od Matkata, to jest kurtka, no to waży to praktycznie nic, kurtka i takie spodnie, zakładacie to na siebie naprawdę w 3 sekundy i zgadnij, Michał, ile to kosztuje, nie? Cały zestaw. Słuchaj, to jest pewnie kosmiczna cena. To jest pewnie kosmiczna cena, pewnie w okolicach 35 zł. Dokładnie tak. Słuchajcie, 35 zł za kurtkę i spodnie. Takie przeciwdeszczowe, 100% wodoodporne. Dokładnie. 100% chyba... nieoddychające. Czegoś takiego to nie mieliśmy. Tak, tak. Więc no, to jest strzał niesamowity. Słuchajcie, także jeżeli, wracając do tego, jeżeli spodobają wam się te rzeczy, będą się cieszyły popularnością federowe, piszcie w komentarze, jeśli tak, to będziemy wprowadzali tego więcej. I na koniec już możemy pokazać dwa podbieraczki, tak? Które są w promocji. To jest podbierak na większe rybki z siatką nieskładaną, z miarką na środku. Solidny, naprawdę solidny podbierak. Długi, fajny grip. Cena nieznana. Chyba, że tam Kasper nam podpowie za ten większy podbierak. Ja mam mniejszy, kosztuje 139. A większe to sobie sprawdzicie na stronie, nie przygotowaliśmy się do tego. Macie mniejszą wersję, powiedzmy nawet taką na street, da radę, składany koszt na pół. Mordeczki, także dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Było tego bardzo dużo. Wybierzcie najlepszą ofertę dla siebie. Trzymajcie się, korzystajcie z tego. Elo! Elo!